Gdzie jest 18? A, tutaj, kochani. Na guzy? Takie rozdarte już 100 razy. No pociągnij to. Co to? Co to jest? To są chyba prezenty, wiesz? Tak. No. No więc słuchajcie, tak jak zapowiadałam, zapraszam na przedświąteczny haul z Lidla. Więc tutaj mamy dział lodówka, pierś z indyka, parówki, piratki, kiełbaska do żurku, bo dzisiaj będę robić żurek, biała kiełbasa do żurku, dwa masła, twaróg półtłusty, mam zamiar zrobić naleśniki w tygodniu z twarogiem. Kupiłam takie kaszki proteinowe, zobaczymy czy będą dobre. Jeszcze mam taką... z cynamonem, dwa jogurty naturalne, śmietana 18 do śledzi, to już na Wigilię, 3 mleka bez laktozy, tutaj mam taki jogurcik dla Natalki, mango banan. Wzięłam takie owsiane smoothie, zobaczymy co to będzie, truskawka i banan, malina i banan, także ciekawa jestem, niby owoce i napój owsiany, także może być ciekawe. Buraki do śledzia pod pierzynką, pieczarki do... będę robić pinsę taką a la pizzę. Oczywiście zapomniałam sera, zapomniałam szynki, no nic, to się dokupi. Marchewka do żurku, ogórki gruntowe, almety śmietankowe, makrela wędzona. My z makreli robimy sobie taką pastę na śniadanie do chleba z ogórkiem, z majonezem. Tam odrobinę majonezu, bo wiadomo, że to tłuste, z cebulką i tak dalej, z groszkiem, więc... więc to kupiłam, a teraz idziemy na dział różności. No i tutaj słuchajcie, dział pierdoły świąteczne, których nie potrzebuję, ale i tak kupuję. Więc tutaj wzięłam, słuchajcie, następną gwiazdę. Czekałam na te różowe, uwielbiam je. Ta czerwona, co kupiłam, już tam powoli zdycha. Także nie wiem, czy sobie wymienię, czy sobie gdzieś w salonie postawię, no ale kolor jest przepiękny. Kupiłam też jemioły, także gdzieś powieszę, może przed wejściem mam tam... Nad przejściem z wiatrołapu mam gwoździk akurat, więc myślę, że tam zawieszę, będziemy się całować. Wzięłam, słuchajcie, coś takiego. Kompot wigilijny. Ja tego kompotu z suszu nie lubię, ale to są tylko suszone owoce w składzie. Nie ma tutaj tych takich wędzonych, więc no zobaczę. Na Wigilię zaleję, kto będzie chciał, to się napije. I wzięłam sobie jeszcze taką zimową herbatkę z cynamonem. Chlebek słonecznikowy to jest właśnie ta pinsa. Ja to robię tak, że smaruję to takim sosem, który zaraz Wam pokażę. Posypuję tartą mozzarellą, kładę szynkę, pieczarki i tak sobie pieczemy, jemy. Taka a la pizza, bardzo to lubimy. Tutaj orzeszki, a tutaj są te pekany do ciasta, o których wczoraj mówiłam. Trzy czekolady do ciasta, bo i cernik i ten miodownik będą polane polewą czekoladową. Takie wafle ryżowe w czekoladzie, wafle ryżowe, cebula and kwaśna śmietana. I teraz tutaj mam składniki do dorsza, którego niestety nie było, więc będę musiała jeszcze w tygodniu zapolować. Rozmawiałam z mężem, jednak będę robić dorsza po japońsku. Także do tego dorsza mam ogórki konserwowe, paprykę konserwową. Aha, do tego dorsza mam jeszcze ketchup pikantny, koncentrat, no ocet akurat w domu mam, także no będę Wam pokazywać jak to robię. Tutaj mam majonez do śledzi pod pierzynką i tutaj jest taki, kupuję gotowy sos do pizzy. Ja co prawda wolę taki zielony, on jest taki bardziej ziołowy, ale nie było, no a tam ziół sobie dosypię sama. I to właśnie tym sosem smaruję tą pinsę i daję dodatki, krótko to pieczemy i jest bardzo dobra taka a la pizza. Tutaj mam miód do tego miodownika, bo miód mam, ale gryczany i on ma taki specyficzny smak, także nie będę tutaj dawać, tylko dam taki zwykły, śmietanka do twarogu, do naleśników, dwa soki na święta. Jeszcze będę musiała zajechać do zwykłego sklepu po pożyczkowy, bo w Lidlu tam jakiś taki nieciekawy był. Makaron do rosołu, to tak na zapas ciastka i z tych ciastek robię spód do sernika. Blenduję je z roztopionym masłem i z kakao i taki wychodzi fajny, chrupiący, kakaowy spód. Ziele angielskie. Co tam jeszcze mam? Tabletki do zmywarki, chusteczki, baterie. No i tutaj owoce, warzywka, mandarynki, awokado, pomidorki, banany, jabłka.
cytryny, pomelo. No i to tyle. Także jeszcze mnie czekają zakupy, bo muszę zapolować na tego dorsza. Muszę dokupić resztę składników do tej pinsy, ale to i tak dzisiaj nie będziemy jeść, więc to na spokojnie sobie zajadę. No, no i coś tam pewnie jeszcze wymyślę. Dzień dobry, vlogmas numer 19. No słuchajcie, pogoda dzisiaj jest jaka jest, jest ciemno, także światło jest takie sobie, ale to mam nadzieję, że jakoś to wszyscy przeżyjemy. No usiadłam sobie z kawką, bo zaraz się zajmę pewną rzeczą, ale zanim tą rzeczą się zajmę, no to chciałam troszeczkę opowiedzieć o tym naszym weekendzie, więc pojechaliśmy po tą choinkę, no mówiłam, że chciałam świerka. Wchodzimy tam, jeździmy do takiej szkółki kupować, bo tam zawsze te choinki kupione długo stoją. Są po prostu świeże, jak kupowaliśmy w innym miejscu, to one po dwóch dniach zaczynały się sypać. No więc zajeżdżamy do tej szkółki, wchodzimy, a tam same jodły. No także kupiliśmy oczywiście jodłę, która przepięknie pachnie, także jest ładna, pięknie pachnie, no może się uda ze świerkiem za rok, a może nie, także tyle w kwestii choinki. No i co, byłam dzisiaj na zakupach i słuchajcie, jak szłam sobie koło tego działu z konserwami, to sobie myślę, groszek trzeba kupić, no przecież groszek, nie? Co roku przed świętami do sałatki. Ale później sobie przypomniałam, przecież ja nie robię sałatki. No i wiecie, ten wewnętrzny upierdus w mojej głowie powiedział, ale jak to święta bez sałatki? No jak? No jak święta bez sałatki? Jeszcze się, słuchajcie, nie złamałam przed tym upierdusem, ale no jestem blisko, żeby się złamać, także zobaczymy, może jeden zrobię tą sałatkę. No, także tyle. No a słuchajcie, jestem tutaj, siedzę sobie. Dzisiaj w ogóle miałam w planach prać kanapę, prać dywan, ale stwierdziłam, że nie zdążę, bo jest już pół do 12, więc wezmę się za sprzątanie góry, bo tam muszę ogarnąć pralnię, muszę ogarnąć jeden pokój, w którym będzie spała moja siostra. I tym się dzisiaj zajmę, muszę ugotować żurek, więc po prostu z tym praniem kanapy, dywanu mogłabym się nie wyrobić, a jeszcze muszę zrobić jedną bardzo istotną rzecz. Przed świętami jest to rzecz po prostu niezbędna do zrobienia, mianowicie muszę posadzić cebulki. Zrobiło się u nas ciepło, jest 7 stopni, przez weekend była okropna wichura, więc nie szłam tego robić. Troszeczkę ten wiatr się uspokoił, dalej wieje, ale wieje mniej. Więc ten. Dobra, teraz zauważyłam, że mam odwrócony mikrofon, także podejdę go obrócić, może będzie mnie lepiej słychać, a to co już się nagrało, to się nagrało i tego już się nie cofnie. No dobra, teraz może lepiej mnie słychać, mam sobie kawkę tutaj piję, no i słuchajcie. Przyszłam sobie tutaj, bo kupiłam dla mojego dziecka prezent. Jeden z wielu oczywiście, jak zwykle, tych prezentów za dużo. No ale kupiłam, słuchajcie, używaną zabawkę dla mojego dziecka. Kupiłam na Eliksie. Natalka ma teraz fazę na chomiki i znalazłam takie fajne chomiki, ale niestety no chyba są wycofane z produkcji, bo nie znalazłam nigdzie w polskich sklepach internetowych. Nie można kupić, znalazłam na Amazonie, ale z dostawą w styczniu, więc znalazłam na Eliksie i kupiłam. To są takie chomiki. Jakby nie mamy żadnego problemu z używanymi zabawkami i wiecie. I pudełko jest w całkiem dobrym stanie, także myślę, że ona nawet się nie zorientuje, że to jest używane. Także chciałam sobie teraz to otworzyć i wymienić baterię w tych kulkach. Złożyć to do kupy, zobaczyć czy to działa, więc stwierdziłam, że skoro będę siedzieć i coś tam robić, to mogę sobie do Was przy okazji pogadać. Także tak. No to jest taka pierdółka, wiecie, myślę, że to 5 minut zabawek będzie po temacie, no ale może nie, wiecie, z zabawkami to jest tak, że nigdy nie wiadomo, nie? Czasami jest coś, co się wydaje jakąś głupotką, a się okazuje, że dziecko się tym bawi bardzo dużo, bardzo często, więc różnie to bywa. No ma tą fazę na te chomiki, a widziałam też na YouTubie filmik, jak to działa, te chomiki tak sobie, wiecie, biegają po tym. To myślę, że spoko, że będzie dziecko zadowolone, bo muszę zobaczyć, jak to się składa, bo teraz właśnie też chciałam zobaczyć, czy to jest faktycznie kompletne, bo tak tylko wyjęłam z opakowania, zobaczyłam, że stan ok, że chomiki działają i wystawiłam opinię pozytywną, a chciałabym się jednak upewnić. No i tutaj, no dobra, to ma być tak, to ma być tu. Dobra, że to później będzie na
na przykład tyle mogłoby brakowało i to już się nie dołożyć, nie? No. Chciałam, że tego nie mogę kupić. Może ewentualnie. Ewentualnie za to będziemy kupować. No szkoda, widzicie, tak jest, że znajdziemy się bardzo zyskane. To się zdarza bardzo często. No, to dobra, jest okej. Przechodzimy do tego. No to było zwolne na tym, więc znaleźć w ogóle, że jest kompletne. Przecież muszę to umyć. Może to było połączyć, nie? No dobra, nie będę tu już tego nagrywać, bo w sumie co miałam powiedzieć, to powiedziałam. Złożę, wymienię baterię w tych chomikach i pokażę wam, jak to działa. Dobra, słuchajcie, odpalam chomiki. No dobra, słuchajcie, miałam sprzątać na górze, a skończyło się tak, że 2 godziny sadziłam cebulki, posadziłam wszystkie. Jestem przeszczęśliwa, że to w końcu mam za sobą, że one się nie zmarnują, bo to tak mnie martwiło i wykończyło mnie to. Wykończyło mnie to, więc już dzisiaj za bardzo nic nie zrobię. To znaczy ugotuję żurek, wstawię pranie i tak dalej, ale z jakiegoś większego sprzątania to raczej na dzisiaj nic, ale na szczęście mamy dopiero poniedziałek. Chomiki już umyte, baterie wymienione, spakowane. Także myślę, że 4-latka raczej się nie skapnie. Zresztą, jakie to ma znaczenie? Myślę, że dla mnie nie ma znaczenia, a dla dziecka tym bardziej. Dla niej będzie tylko istotne, że to jest fajna zabawka. I oby to była fajna zabawka, oby się dziecko cieszyło. I o to tutaj chodzi, nos mam czerwony, no ale to jest dowód na to, że 2 godziny spędziłam w ogrodzie. No i co? No i powiem wam jeszcze, że czekam na ten czas, jak już będzie Wigilia, jak już wszystko będzie na stole, wszyscy już będą, usiądziemy i będzie to poczucie, że już nic nie muszę, że już wszystko jest zrobione. To jest fajne. To jest w tej całej gonitwie, w tych przygotowaniach i w tym szykowaniu tej Wigilii, to jest właśnie fajne, że w końcu człowiek może już usiąść i cieszyć się tym wszystkim. Także tak, no to dziękuję wam na dzisiaj. Widzimy się oczywiście jutro w następnym Vlogmasie. Do zobaczenia, pa!